Ewangelia Mateusza, rozdział 13, część 1. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Jezus był pomysłowy, kiedy zobaczył, że zbiera się wielki tłum. Użył łodzi jako mównicy. Tłum nie mógł na Niego napierać, a głos po wodzie niósł się daleko. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. W Palestynie był wtedy taki zwyczaj, że ludzie chodzili po bronowanych polach i wydeptywali na nich takie twarde ścieżki. Jak ziarno padło na taką ścieżkę, no to nie mogło zejść. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. Znaczna część ziemi w Palestynie to była cienka warstwa gleby na litej skale. No i kiedy ziarno padło na taką glebę, no to działo się właśnie to, co Jezus tutaj opisał. Zostawały spieczone i usychały. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Kiedy siało zboże, to jeszcze nie widać było, że w glebie są ciernie. One kiełkowały, dopiero później rosły razem ze zbożem i zaduszały je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Zdarzało się jednak, że ziemia była dobra i wydawała obfity plon. Jezus chciał, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że w rozwoju duchowym jest podobnie jak przy siewie. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając, rzekł: wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Uczniowie rozumieli, że Jezus jest wysłannikiem Boga, że Bóg działa przez Niego, dlatego poszli za Nim. Tłumy, które przychodziły dlatego, że Jezus je uzdrawiał, że ciekawie mówił, ale nie wyciągały z tego wniosków. Dlatego Jezus starał się dotrzeć do nich, odwołując się do tych powszechnych doświadczeń. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, który powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swoje przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się. A ja, żebym ich nie uleczył. Izajasz zapowiadał, że pomimo wszystkich przepisów przekazanych przez Mojżesza, Izrael nie rozpozna czasu, kiedy przyjdzie Mesjasz. Nie zrozumie, co się dzieje. I tak się właśnie działo. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Uczniowie żyli w szczególnym czasie. Na ich oczach działo się to, o czym mówili prorocy, za czym tęsknili, i uczniowie mogli brać w tym udział. Dlatego są nazwani błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje.
ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie, dla słowa wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. No wiele pułapek czeka na tego, który chce duchowo wzrastać, ale trzeba mieć tego świadomość i uważać na siebie. Thank you.